Siema wszystkim. Dzisiaj będziemy trochę wsiewać, bo to co miało być na ogór, to przesiejemy moksem. Ale nie będę teraz wchodził, bo się spieszę, bo trzeba jechać, siać. Więc nam na polu pokażę. Zrobione. Na nawigacji nie będę siał. Bo dosłownie to są takie, no ja tam wsypałem ile? 250 kilo owsa. No. Musimy po prostu tam wsiać na ten ugór, który zostawiliśmy. No jeden zostawiliśmy rzeczywiście, nie? Ale jest brudny. No ale siewnika to się nie myje. Jazda. No i jedziemy. Sieję bez nawigacji, bo nie kupiłem teraz internetu. Też taki kawałeczek, to naprawdę nawigacja to mi jest potrzebna, jak koszula w dupie. Tu ścieżkę robimy, a tam nie robię. Z drugiej strony, bo tam jest kontynuacja, więc no, więc nie ma sensu. Zobaczyć, czy tu ładnie nasiewa. No jest ok. Trochę jeszcze musimy znaczniki poustawiać, bo moim zdaniem w zeszłym sezonie jedna strona była za daleko od siebie, a jedna za bardzo nasiewała i no i tak to jest. Ale no pierwszy rok siewnik mamy, no to przepraszam bardzo. Jak ja bym może na nim nasiał tysiące hektarów, on prawie nie wiem nawet ile na liczniku ma, ale niedużo, bo my zasialiśmy swojej usługi, no ze 100 hektarów zasiał max na razie, nie? No nie, no więcej, bo jeszcze poplony i wtedy się niektóre pola dwa razy nasiewało. Nie wiem, czy jest max, jest na pewno podsumowanie, to bym musiał zobaczyć i byśmy wiedzieli wszystko. No worek jeszcze mam zostawiony. Żeby nie było, że nie starczy, nie? 10 na godzinę jeździmy. Bez przesady. To nie są wyścigi. Tu jest opór, ale nie aż taki. Ale te pola się pokrywają bardzo, bo tam siałem... Nie. A nie, to jest talerzówka, sorry. Ale równo są. Tamto, bo tam talerzowałem ostatnio, nie? Co, jak nawigacja sieje? Równiutko. Kurwa, się odwróciłem już! No tak jest. Nie, najgorzej jak kamera chodzi, nie? No to wtedy człowiek właśnie się zaczyna rozkojarzać i czy coś tam nie i od razu kurde się robi jakieś wtopy. Zobaczyć ile jest, nie? No kurwa, jest w chuj. Ja mam tak gorąco w tym ciągniku, że nie idzie wysiedzieć. Tylko, że jak zrobię klimę, to będę chory. I to wszystko widzicie. Jak nie ból głowy, to sraczka. Wyjdę i zobaczę. Ale ładnie wyschło. O kurna. Elegancko posiano. No co tu się wsieje? Nie, dwa starczą na spokojnie.
Na luzie. No. Przejedziemy jeszcze raz tam. Nagrywam, więc nie gadam cały czas do was. Normalnie jakiś ten, jak to się nazywa, co nic nie gadają, tylko jakieś dźwięki są wydawane. Jak to się kurde nazywa? ASMR! ASMR z ciągnika normalnie. No, no tak wyszło. Kurwa, nie wiem, czy będzie widać tą ścieżkę, ale zrobię ją. Zrobię. No i na 540 eko jeżdżę, bo tu jest taki pioch, że tu by nie było sensu jeździć na 1000. Więc jeżdżę na 540 ekonomicznej i starczy. Bo jest ważne, żeby chociaż w jednym miejscu się pojawiła ta ścieżka, to będzie wiadomo, że to było tu, nie? Bo to wiecie, ścieżki umowne są. Siewu. Czyli tego siewu, owsa, bo jeszcze wysypię to i przężyta dość przesieje z hektar, no pół hektara, bo tu było odłogowanie, nie? Ale tego przężyta muszę przesiać po prostu, bo się zmarnowało. Wiecie, no nie zawsze się uda wszystko ładnie wysiać. Znaczy uda, no po prostu wypsiało je. W nomenklaturze to oznacza, no nie wiem, zgniło, nie wyszło, zepsuło się. Pleśń śniegowa. No przesiewamy tutaj, bo lipa była straszna. Ale dobrze, że miałem zapisane z nawigacji i sobie ładnie jadę tutaj, tak jak ścieżka powinna być. Także no, będzie wszystko ładnie połączone. A tam na dole, nie wiem czy widać. Nie widać. No to tam jest jeszcze trochę wody, ale może to się wyratuje. O, tu jeszcze widzę, że trzeba powsiewać też. Sobie było przejechane wcześniej. No, tu też baterii za dużo nie mam, ale witam już, widzicie, tu wsiewamy. Pokażę wam. Czekam i tak za... Bo mi zabrakło trochę, ale widzicie, jak tam woda stoi. Tam dreny zapchane, u mnie normalnie dreny są, ale trochę i tak było wody, tylko w tym jednym miejscu. No i tu widzicie, tu poprzesiewane, tu to całe przesiane, bo pleśń śniegowa. No i tutaj, i tam jeszcze dwa takie małe kawałeczki tam dalej. No, także tutaj mi został jeden przejazd. Fajnie, że nawigację miałem i otworzyłem ścieżkę, która tu szła środkiem, więc fajnie. No grenadą u mnie się nie sprawdziło, przężyto. No to co mieliśmy odsiew z drugi raz po centrali. To fajnie, widzicie, tu jest elegancja jak byk. I w ogóle nie trzeba było go przesiewać. A właśnie grenado całe, takie salutkie to co zasialiśmy, to takie jest gówniane jakieś, nie podoba nam się. No, także nie na nasze ziemie. No i spróbuję, no pomimo, że mi tu napierdziela, spróbuję jeszcze jeden przejazd zrobić. Bo byłem zobaczyć w siewniku, to jest towaru jeszcze trochę. Także zobaczycie. O. Niech piszczy. Ale niech coś leci z niego. Mam nadzieję, że leci. Teraz sprawdzimy i tak. Muszę dojechać do końca, żeby wsypać, nie? Szybko w locie. Dobra. Coś tam pewnie było. No ale i tak ja sobie wjadę tutaj i pojadę tym niezasianym. Nie umiem półsiewnika włączyć w tym siewniku, bo na uruchomieniu mi pan nie pokazał niestety. Idealny półsiewnik by był. No ale co zrobię? Nie było tego. Nie myślałem, że mi się tak łatwo, leciutko dotknie i kliknąłem od razu zmianę, nie? No i widzicie, jeszcze tu mam. No już jest tata, fajnie.